Witajcie drodzy widzowie, jestem Michał von Fleina, a dzisiaj przeprowadzę z wami kolejną instalację Archa. Jak widziałem, wielki sukces osiągnęła ta instalacja, którą dotychczas zrealizowałem. Tak więc pozwolę sobie przedstawić wam kolejny film z cyklu instalacji Arch Linuxa, odnowiony, ponieważ od ostatniego filmu wiele się zmieniło. Została wyłączona Plasma 4, teraz jest Plasma 5, która działa coraz stabilniej. W wyniku czego ten komputer, który widzicie teraz przed sobą, będzie, że tak to powiem, wasz. Na nim będę instalował Archa, na nim będę pokazywał wam różne parady dotyczące tego systemu. Ja go nie będę używał do innych celów, tylko i wyłącznie do instalacji Archa, do pokazywania wam różnych parów na Archu. I to będzie taki specjalny komputer pod serię filmów, ponieważ ja go nie używam, a na coś się przyda. A nie będę wam pokazywać na maszynie wirtualnej, ponieważ to jest nieadekwatne do sytuacji, gdyż maszyna wirtualna działa zupełnie inaczej niż komputer i nie ma ani takich niektórych problemów, jakie są na komputerze, jak na przykład instalacja sterownika graficznego. Dobrze, bez zbędnego przeciągania przejdę zatem do pierwszej rzeczy. Skąd pobrać Archa i jak go wypalić na pendrive'a? Zatem zaczynamy. To jest mój normalny komputer, na którym pracuję w szkole, na którym tworzę różne projekty i tak dalej. I właśnie jego użyję sobie do pobrania obrazu Archa i wypalenia go na tym pendrive'ie. Na tym pendrive'ie już jest Arch, ale go nadpiszę przez jego najnowszą możliwą wersję, gdyż to jest stara wersja Archa z lutego, a teraz już mamy marzec, to 18 marca, więc niebawem będzie wersja już z kwietnia. Przechodzimy zatem na stronę archlinux.org. Momencik się wyfokusuje. A, mam nadzieję, że odrobinę lepiej. Po prawej stronie mamy zakładkę. Ojej, wybaczcie. Download. I stąd pobierzemy sobie torrentem. Tak, tym złym torrentem pirackim. Obraz. A i nie tutaj, tylko tutaj. 1 marca. Klikamy. Jeżeli korzystacie z torrentów, to wam się powinna uruchomić aplikacja torrentowa. Jeżeli nie, to to taką aplikację musicie zainstalować. W moim wypadku jest to Transmission. A, pobrałem już to wcześniej, więc nie będę tego pobierał po raz drugi. Teraz potrzebujemy jeszcze drugiego programu, który się nazywa Rufus, który jest na stronie rufus.akeo.ie. Taka śmieszna strona, ale jeżeli wpiszecie w Google Rufus, to wam wyskoczy Rufus i będziecie mogli go sobie pobrać. A zatem jedziemy aż tutaj na sam dół. Jest Rufus 2.7. Ja już mam pobranego, więc nie będę wam przedstawiał procesu pobierania, bo to się mija z celem. Mam go pobranego, czy nie mam? No jasne, że mam. Tutaj jest. Zatem teraz musimy podłączyć nasz dysk, na którym będziemy wypalać system. Ja go podłączam pod port USB 3.0. Już się pokazał. Arch ISO. Niski poziom baterii 10%. No lepiej jakbyście się zaopatrzyli w kabel połączeniowy do sieci. Ja tylko go wypiłem, ponieważ nie mam tutaj możliwości, jestem w innym pomieszczeniu. Nie mam możliwości podpięcia go w tej chwili do zasilania, tylko dopiero go podepnę, jak go sobie postawię po prawej stronie blatu. Dobrze, a zatem idziemy sobie do folderu ISO, gdzie jest Arch Linux 0301 Dual. I klikamy tutaj u dołu Start. Klikamy tak. Klikamy OK. I OK.
Nie pokażę Wam, w jaki sposób wykonać instalację w UEFI, gdyż niestety ten laptop, na którym będę tę instalację wykonywał, nie obsługuje UEFI. Taką instalację zgodną z UEFI już wykonywałem w trybie testowym na maszynie wirtualnej i przeszła ona bardzo pomyślnie. Jeżeli będziecie chcieli, to napiszcie, ja Wam taką instalację przeprowadzę jeszcze raz na maszynie wirtualnej. Ale ostrzegam Was, na maszynie wirtualnej nie jest tak jak na prawdziwym komputerze i wiele problemów jest albo rozwiązanych inaczej, albo po prostu nie jest rozwiązane. Tak na przykład, jak już wspominałem Wam o sterowniku graficznym w maszynie wirtualnej. W niektórych maszynach wirtualnych jest on już domyślnie jakby wsadzony w tą maszynę wirtualną. W innych maszynach wirtualnych nie ma go w ogóle, tego sterownika. I trzeba go jakoś pobierać z jakichś pakietów, z czegoś, trzeba kombinować naprawdę. Tutaj się kopiuję. I teraz powinno się ukończyć. Z tym krokiem raczej żaden z Was nie będzie miał problemów. Jest to ciekawe, że program na pasku u dołu pokazuje nam zawsze, ile dana operacja zajmuje megabajtów. Więc możemy przypuszczać, jak będzie długo ta operacja trwała. Dobra, zamykamy sobie na przycisku zamknij. Na drugim komputerze najlepiej zostawić sobie odpaloną witrynę Arch Linuxa, a konkretnie Wiki. I Beginner's Guide, albo nie, Installation Guide. I potrzebujemy sobie teraz bezpiecznie wysunąć nasz nośnik z systemem. Klikamy na wirtualnego pendrive'a tutaj i usuń device. Sprzęt może być bezpiecznie usunięty, więc go wysuwamy. Nie polecam wyszarpywać pendrive'ów, niebezpiecznie ich wysuwać i tak dalej, bo może to spowodować utratę części danych. Dobrze, zatem otwieramy nasz komputer, który jest przeznaczony dla Was. Pokażę Wam nawet, jak w BIOSie go ustawić i tak dalej. Ojej. Nie robi się fokus. Dobra. Ja ten komputer właśnie przeznaczyłem na Archa z jednej prostej przyczyny. Z powodu tego, że nie wspiera Windowsa 10. I Windows 10 na nim powoduje problemy przy uruchamianiu. Dobra, klikamy włącznik i teraz sobie włączymy F2. A, śpiewa, jak się go załącza. F2 odpala w tym komputerze BIOS. Dobrze, teraz przechodzimy do zakładki boot. Momencik, kamerę spróbuję inaczej dać. Przechodzimy do zakładki boot za pomocą klawisza strzałki w prawo. Klikamy w dół strzałkę i Enter, żeby przejść do kolejności urządzeń, ponieważ musimy ustawić, które urządzenie będzie uruchamiało system. Czyli ja już mam ustawione removable device. A jak naciśniemy Enter, to możemy sobie zmienić na przykład na dysk twardy, co potem będziemy ustawiali, bądź napęd, bądź sieć i tak dalej. Ja ustawiam sobie jako urządzenie wymienne, czyli ten dysk właśnie USB. Dobrze, klikamy F10, żeby zapisać i Enter, żeby dać OK zatwierdzenie. Trzeba doświadczyć jeszcze raz. Chce się uruchomić? Alt, Ctrl, Delete i restartujemy system. Spróbujemy wcisnąć F12, które... Escape, które daje nam menu wyskakujące. I dajemy tutaj trzecie urządzenie, czyli USB Wilk.
O, widzicie, jak ładnie go wykrył. Teraz dajemy Enter, ponieważ chcemy zainstalować system 64-bitowy, a ta druga opcja instaluje nam system tylko 32-bitowy. Zalecam systemy 64-bitowe. Są o wiele lepsze. Udało się nam uruchomić Archa. Więcej informacji, jak formatować dysk oraz jak go instalować, znajdziecie w kolejnym odcinku.